Travel Fan przedstawia film Andaluzja w rytmie flamenco. Kwintesencja tego, co najbardziej kojarzone jest z Hiszpanią, kraina korridy, ojczyzna ognistego flamenco. Niekończące się barwne fiesty, smakowita śródziemnomorska kuchnia ze słynną paellą na czele. Suszona, wolno dojrzewająca szynka, komponująca się idealnie z kieliszkiem któregoś z niezliczonych gatunków przedniego wina. Południe Hiszpanii to miejsce ścierania się różnych cywilizacji oraz ślady pozostawione przez wybitnych twórców. To dzięki nim poznaliśmy choćby Carmen czy też Don Juana. Stąd wielcy żeglarze odpływali ku odległym lądom. Barwna, wielowiekowa historia tegoż miejsca i powstałe tu na przestrzeni dziejów cudowne zabytki, choćby wybudowane przez Maurów baśniowe pałace z Tysiąca i Jednej Nocy, z przepiękną Alhambrą na czele. Kraina ta to także osadzone na stokach, niczym orle gniazda, malownicze bielone miasteczka, rozpościerające się po horyzont plantacje oliwek oraz pomarańczy, spektakularne górzyste krajobrazy Sierra Nevada, czy też przepiękne nadmorskie widoki z piaszczystymi plażami Costa del Sol, gdzie słońce operuje niemal cały rok. Zapraszam na filmową wędrówkę po Andaluzji. Travel Fan. Poznajmy razem świat. Drugie co do wielkości miasto regionu Andaluzja. Serce słonecznego Costa del Sol. To Malaga. Spotkanie z miastem rozpoczynamy od miejskiego parku Jardines de Pedro Luis Alonso. Upragniony cień dają tu drzewka gorzkie i pomarańczy. Miejsce to obfituje w efektowne geometryczne rabaty w stylu francuskim, okraszone elementami sztuki iberoarabskiej. Poczytne miejsce zajmuje tu posąg El Biznaguero, młodego człowieka, który sprzedaje kwiat biznaga, symbol Malagi. Park znajduje się u podnóża mauretańskiej twierdzy Alcazaba, której to początki sięgają czasów starożytnych. Jej obecny kształt pochodzi z IX wieku. Ruiny zamku są jedną z największych muzułmańskich budowli militarnych, jakie do dziś zachowały się w Hiszpanii. U podnóża twierdzy znajdują się pozostałości Teatro Romano, wzniesionego przez Rzymian w I wieku przed naszą erą. W pobliskim chodniku wkomponowano oszklone pozostałości tego, co pozostało po Rzymianach. Pamiętający czasy rzymskie, Plaza de la Merced to jeden z ładniejszych i najstarszych placów miasta. W średniowieczu pełnił funkcję rynku miejskiego. Plac ocieniają wywodzące się z Ameryki Południowej efektowne żakarandy mimozolistne. Do placu przylega dom rodzinny Pablo Picassa. W pięknie odrestaurowanej kamienicy artysta spędził pierwsze lata życia. Obecnie mieści się tutaj nieduża galeria. Turyści chętnie robią sobie zdjęcia z siedzącym na marmurowej ławeczce wykonanym z brązu wizerunkiem artysty. W pobliskim renesansowym Palacio de Buenavista znajduje się Muzeum Pabla Picassa z niemal 300 pracami słynnego kubisty, w tym słynnymi pannami z Avignon. Spacerując uliczkami Malagi, uwagę zwracają zdobne fasady kamienic. Pośród plątaniny uliczek wysuwa się górująca nad zabudową 100-metrowa katedralna dzwonnica. Santa Iglesia Catedral Basilica de la Encarnación jest jednym z największych tego typu obiektów w Hiszpanii. Budowana z przerwami od XVI do XVII wieku, nigdy nie została w pełni ukończona. Wzniesiono ją w miejscu, w którym wcześniej stał meczet. W architekturze katedry w Maladze dominuje renesans. Możemy też zobaczyć nieznaczne nawiązania do gotyku oraz baroku. Ten ostatni rzuci nam się w oczy podczas podziwiania fasady, która była wykonana jako jeden z ostatnich elementów świątyni. Z katedrą sąsiaduje Plac Biskupi z urokliwą fontanną, knajpkami i XVIII-wiecznym Pałacem Episkopatu. Obecnie w części budynków wchodzących w skład pałacu mieści się Muzeum Diecezjalne. Zamieszkane od VIII wieku przed naszą erą miasto jest jednym z najstarszych w Europie. Główny deptak Malagi nosi nazwę ku czci działającego na rzecz rozwoju miasta markiza Manuela Domingo Larios. To jeden z najbardziej eleganckich miejskich deptaków Hiszpanii. Wzdłuż Larios ustuwane są przede wszystkim sieciowe sklepy i kawiarnie oraz drogie hotele. To jedna z najdroższych pod względem wynajmu miejscówek w kraju. Sama ulica nabiera niezwykłego charakteru podczas świąt i lokalnych fiest,
których w Maladze nie brakuje. Śnieżno-biała zabudowa typowego andaluzyjskiego Pueblos Blancos charakteryzuje niewielkie miasteczko Mijas. Bielone domy, urokliwe, ukwiecone wąskie uliczki i panująca tu nieśpieszna atmosfera południa szybko udziela się przybyłym tu osobom. Życie miasteczka odbywa się głównie wokół kilku placów, otoczonych przez sklepy z pamiątkami oraz restauracje. Jedną z atrakcji są tu tak zwane ośle taksówki. Mimo że miasteczko jest niewielkie, tak zwane burro taksi cieszy się sporym zainteresowaniem wśród turystów. Atrakcję tą wysławia nawet pomnik. Najważniejszym zabytkiem jest wpisana w arabskie mury kaplica patronki miasteczka Virgen de la Peña. Sanktuarium Matki Bożej w Mijas zostało wydrążone w skale w 1548 roku. Jego wybudowanie związane jest z objawieniem Maryi w murach dawnego zamku. Całe miasteczko można obejść podczas niezbyt wyczerpującego spaceru. Jego urok stanowią wąskie uliczki, dekoracyjne fontanny oraz otoczone białymi budynkami piękne skwery. W górnej części miasta znajduje się Iglesia de la Inmaculada Concepción. Świątynia została wybudowana w XVI wieku na zgliszczach dawnego meczetu. Ocalały minaret przerobiono na dzwonnicę. Poddawane kilkukrotnie restauracji prostokątne wnętrze kościoła Niepokalanego Poczęcia mieści datowane na czasy baroku i renesansu ołtarz oraz rzeźby. Spacer wśród dawnych kamiennych murów miejskich pośród przepięknych okoliczności przyrody kieruje wędrowców do ogrodów na murach. Ze znajdującego się na ich końcu punktu widokowego rozpościera się przepiękna panorama okolicy. Stąd też podziwiać można wspaniały widok na śródziemnomorskie wybrzeże, a także na obfitującą w nowoczesną zabudowę dolną część miasteczka, zwaną jako Mijas Costa. Przylegająca do wybrzeża nowa część wypełniona jest domami wakacyjnymi oraz hotelami. Rozpościerające się z tarasu widoki należą ponoć do jednych z najlepszych na całym wybrzeżu Costa del Sol. Także sam Jardín de las Muralas wart jest bliższego poznania. Płynące strumyki szumem spadającej wody koją zmysły, a porastające bujnie ogród rośliny cieszą oczy swym pięknem, dając w warunkach mocno oprającego słońca upragniony cień. Elementy architektonicznego wystroju przestrzeni pięknie komponują się w krajobraz historycznej części miasteczka. Restauracyjne tarasy zachęcają z kolei do chwili kontemplacji nad pięknem tego miejsca. Mijas Pueblo to niewątpliwie takie must see, które będąc w Andaluzji należy koniecznie odwiedzić. Wjeżdżamy w andaluzyjski interior. Zróżnicowany krajobraz obfituje w piękne, górzyste plenery. Region słynie z uprawy oliwek, palm daktylowych oraz cytrusów. Dzikie ostoje upodobała sobie z kolei sosna śródziemnomorska. W andaluzyjski krajobraz trwale wpisał się też dąb korkowy. Występuje tu dość obficie. Lasy korkowe porastają wzgórza, górskie pasma i doliny, skraje dróg oraz przydomowe ogrody. Dąb korkowy ma istotne znaczenie dla lokalnej gospodarki, a dodatkowo wspiera funkcjonowanie niezwykle złożonego ekosystemu. Naszym przystankiem na trasie jest Ronda. Ta niewielka, raptem 30-kilkutysięczna miejscowość znana jest ze słynnego mostu El Tajo. Niezwykłą malowniczość zapewnia miastu jego położenie po obydwu stronach przecinającego je skalistego wąwozu. Jest on głęboki na około 160 metrów i szeroki w niektórych miejscach na niemal 100 metrów. Po dnie wąwozu płynie wąska rzeka Guadalawin. Widoki urzekają tu wszystkich mających przywilej je zobaczyć. Niezwykle malowniczo prezentują się zwłaszcza ulokowane nad przepaścią tak zwane wiszące domy – Casas Coldagas. Położone po obu stronach wąwozu miasto składa się ze starej części La Ciudad i powstałej po rekonkwiście nowszej Mercadillo. Główna ulica Calle Arminan prowadzi nas po urokliwych zakątkach dawnej części arabskiej. Wypełnione skarbami przeszłości ulice zachęcają do głębszego poznania tego miejsca.
W mieście urodził się niejaki Espinel, wirtuoz gitary, do której dodał piątą strunę. Gitarę taką zwie się Espinelą. Iglesia de Santa Maria de la Encarnación la Mayor to jeden z ważniejszych i najładniejszych kościołów w Rondzie. W XIV wieku zbudowano w tym miejscu meczet, który w kolejnym stuleciu został przekształcony w kościół katolicki. Świątynia jest połączeniem stylów renesansowego i gotyckiego, ale dopatrzeć się można także elementów barokowych. Wykonana w formie lodzi fasada kościoła oraz jego kwadratowa wieża przypominają raczej budynek świecki i niektórzy mylą go ze znajdującą się naprzeciwko siedzibą władz miejskich. Budynek ratusza powstał w XVIII wieku. Na początku pełnił funkcję więzienia wojskowego. Później został przebudowany i ozdobiony detalami sprowadzonymi z innych budynków ze starej części miasta. Plaza Duquesa de Parcent uznawany jest za najpiękniejszą przestrzeń publiczną w Rondzie ze względu na otoczone zielenią liczne zabytki. Autopromocja. Dołącz do grona miłośników filmowego cyklu Travel Fan w podróży. Oglądaj filmy w wersji płytowej bądź odwiedź na YouTube kanał travelfan.pl. Poznajmy razem świat. Przed nami tak zwane fałszywe drzwi Palazzo de Mondragon, będące pułapką dla niechcianych gości. Pałac dawnych władców arabskich charakteryzuje się trzema patiami, w których rosną oliwki i drzewka pomarańczowe. W środku zachowały się m.in. wspaniałe rzeźbione sufity i ceramiczne ozdoby. Z uwagi na styl zwany bywa małą Alhambrą. Na terenie zajmowanym przez miasto natkniemy się na szereg efektownych budowli, pięknych, udekorowanych zielenią budynków, cudownych zaułków oraz urokliwych uliczek. Według bawiącego tu niegdyś Ernesta Hemingwaya, całe miasto, jak okiem sięgnąć, jest niczym innym jak romantyczną kulisą teatralną. Chlubą miasta są piękne parki. Jednym z nich jest Alameda del Tajo. Został otworzony w 1806 roku. Przy pięciu alejkach rosną zarówno spotykane wyłącznie w tym regionie drzewa, jak też inne popularne gatunki, jak na przykład dwustuletnie cedry himalajskie, sosny oraz akacje trójrzędowe. Będąc tu, warto też zerknąć na ciekawe posągi. Jeden z nich przedstawia ubraną w lokalny strój tzw. gojeskę. Po drugiej stronie ulokowany jest z kolei pomnik najsłynniejszego toreadora Rondy, Pedro Romero. W pobliżu domu salezjańskiego znajduje się z kolei pomnik świętego Jana Bosko. Płaskowyż Rondy słynie z przepięknych widoków. Z tutejszych tarasów panoramicznych obserwować można pobliskie góry oraz położone daleko w dole pola uprawne i zabudowania. Występujące w swoim naturalnym, śródziemnomorskim środowisku kwitnące oleandry lepiej nie dotykać. Ich liście, pędy oraz kwiaty są bowiem trujące. Opuszczamy część miasta wybudowaną przez Maurów i powracamy Calle de Arminan na drugą stronę mostu. Tu na Plaza Espania, pośród licznych hotelików oraz tawern, ujrzeć można pomnik urodzonego tu XIX-wiecznego polityka Antonio Rios Rosas. Przeciskamy się przez malownicze, ciasne zaułki chrześcijańskiej dzielnicy Mercadillo, aby twarzą w twarz stanąć przed potężnym bykiem. To niewątpliwie znak, że z pewnością jesteśmy w pobliżu areny do walki byków. To jedna z najstarszych i najznakomitszych Plaza de Toros na terytorium Hiszpanii. Arenę Real Maestranza de Caballeria wzniesiono w latach 1783-85. Była pierwszą, w której zamiast drewnianych belek nośnych użyto kamienia, w tym wypadku piaskowca. 66-metrowej średnicy arenę otaczają dwie kondygnacje arkad z toskańskimi kolumnami, za którymi mieszczą się zadaszone trybuny mogące pomieścić około 5000 widzów. Ci, którzy nie będą mieli okazji obejrzeć występów najznamienitszych toreadorów w akcji, powinni przynajmniej zwiedzić Muzeo Taurino. Jego zbiory, oprócz zapoznania zwiedzających z tajnikami koridy, koncentrują się na przedstawieniu dziedzictwa dwóch legendarnych dynastii miejscowych toreros – rodziny Romero i Ordunez. Żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku Pedro Romero zasłynął jako pogromca 5600 byków, który odszedł na emeryturę, nie doznawszy nawet drobnych obrażeń ciała. Arena to szczególne miejsce dla historyków oraz miłośników koridy. To właśnie w tym miejscu powstały współczesne zasady tego widowiska, obowiązujące do dnia dzisiejszego.
Mówiąc o rondzie, nie sposób pominąć Plaza del Socorro. Poczytne miejsce zajmuje tu fontanna z Herkulesem oraz lwami, znoszącymi się z nad kolumn andaluzjskimi biało-zielonymi barwami. Tu w 1918 roku wśród wiwatującego tłumu po raz pierwszy rozwinięto andaluzyjską flagę, ostatecznie doprowadzając do uznania autonomii tego regionu. Tylko 20 km dzieli nas od migoczącej na horyzoncie Afryki. Z hiszpańskiego brzegu w miejscowości La Linea de la Concepción w porannym słońcu pięknie prezentuje się Góra Tarika. Tu w 711 roku miało miejsce lądowanie arabskiego przywódcy Tarika ibn Zaida, który rozpoczął stąd arabski podbój Półwyspu Iberyjskiego. Właśnie od Jabal Tarik pochodzi zniekształcona nazwa Gibraltar. Aby dostać się w głąb półwyspu, przejeżdżamy przez pas startowy tutejszego lotniska. Gdy startują stąd samoloty, droga z przejścia granicznego jest chwilowo zamykana. Gibraltarski port obsługuje rocznie około 500 000 pasażerów, głównie z Wysp Brytyjskich. Mimo że znajdujemy się na terytorium brytyjskim, ruch jest tu prawostronny. Gibraltar był miejscem od zawsze pożądanym dla imperiów. Zajmowali go już starożytni Fenicjanie, a później za sprawą Greków i Rzymian stał się końcem znanego im świata. Dominująca na półwyspie skała miała być nawet uznawana za jeden ze słupów Herkulesa. Na przestrzeni wieków ten strategicznie ważny skrawek lądu przechodził z rąk do rąk. Przeżył 14 wielkich oblężeń, był we władaniu wielu nacji, by ostatecznie od 1713 roku stać się brytyjskim terytorium zamorskim. Jest jednym z 14 rozproszonych po świecie regionów, które uznają powiernictwo rządu Jej Królewskiej Mości. Główny trakt Gibraltaru, Europe Road, prowadzi na południowy kraniec enklawy. Tu znajduje się punkt Europa, z przylegającą doń 49-metrową latarnią morską z 1841 roku. Jej światło widoczne jest z odległości 27 km. Od 2013 roku znajduje się tu pomnik upamiętniający tragiczną śmierć premiera polskiego rządu na uchodźstwie generała Władysława Sikorskiego. Generał Sikorski odwiedzał Gibraltar w celu odbycia inspekcji wojskowej. 4 lipca 1943 roku podczas powrotu do Londynu doszło do katastrofy lotniczej. Miała miejsce zaraz po starcie, a pasażerowie samolotu wraz z premierem Polski zginęli. Wydarzenie to do dzisiaj otacza wiele niejasności, a śmierć generała pozostaje bardzo tajemnicza. Historycy nie zgadzają się co do przyczyn wypadku, w związku z czym dookoła katastrofy powstało wiele alternatywnych teorii. Tragiczne wydarzenia roku 1943 opisuje w języku angielskim oraz polskim tablica informacyjna. Z punktu widokowego rozpościera się przepiękna panorama na Maroko oraz Ceutę, hiszpańską enklawę w Afryce. Na południowym przylądku podziwiać można także meczet Ibrahim al-Ibrahim, dar dla muzułmańskich wiernych, który w 1997 roku ufundował król Arabii Saudyjskiej Fayyad al-Sand. Wspinając się na skałę gibraltarską, podziwiamy Algeciras, hiszpański port przeładunkowy uznawany za jeden z największych nad Morzem Śródziemnym. U podnóża skały rozpościera się z kolei gibraltarski port przeładunkowy, terminal pasażerski oraz pełne drogich jachtów mariny. Skała gibraltarska to przede wszystkim mnóstwo podziemnych tuneli, wykorzystywanych przez wojska brytyjskie. Część brytyjskiego systemu obronnego stanowiła niegdyś jaskinia Świętego Michała. W czasie II wojny światowej znajdował się tutaj szpital wojskowy. St. Michael's Cave to największa jaskinia na Gibraltarze. Niegdyś wierzono, że ma ona podziemne połączenie z kontynentem afrykańskim. Takiego przejścia nigdy jednak nie znaleziono. Odkryto tu natomiast ślady obecności Neandertalczyka, jak też człowieka neolitu. Obecnie, ze względu na świetną akustykę, regularnie organizuje się tutaj koncerty. Autopromocja. Wybierz się na wielką wyprawę dookoła świata z cyklem filmów Travel Fun w podróży. Poczuj smak życia. Poznaj pasję podróżowania. Travel Fun. Are you ready for adventure? Bardzo dużą część tego brytyjskiego terytorium zajmuje słynna 426-metrowa skała gibraltarska.
Jedną z jej wizytówek są mieszkające tu małpy. Magoty są jedynymi dzikimi małpami w Europie i nikt nie wie do końca, w jaki sposób się tu znalazły. Charakteryzują się brakiem ogonów. Szacuje się, że jest ich tutaj około 300. Legenda głosi, że wraz ze zniknięciem magotów Wielka Brytania utraci Gibraltar. Małpy nie są płochliwe, więc ze względów bezpieczeństwa warto na nie uważać i pod żadnym pozorem nie wchodzić z nimi w relacje. Częste i bliskie kontakty małp z turystami spowodowały bowiem zmianę ich stylu bycia i coraz silniejsze uzależnienie od ludzi. Zjeżdżamy z wolna ze skalnego wapiennego masywu, podziwiając po drodze niesamowite widoki na niezbyt odległe góry Atlasu oraz cieśninę gibraltarską. Im bliżej podnóża góry, tym zabudowania tworzą coraz większe zagęszczenie. To niewielkie, zaledwie 6,7 km kwadratowego terytorium jest jednym z najgęściej zaludnionych regionów świata. Część jego powierzchni została zagarnięta morzu. Ta dawna baza królewskiej marynarki obecnie utrzymuje się głównie jako rozwijający się sektor bankowy, a także z hazardu, portu oraz sklepów beztłowych. Pomimo hiszpańskich resentymentów za utraconym niegdyś terytorium, mieszkańcy Gibraltaru konsekwentnie opowiadają się w referendach za pozostaniem pod rządami brytyjskiej korony, a swoją brytyjskość manifestują przy każdej nadarzającej się okazji. Dzięki wielu przywilejom życie pod brytyjskim powiernictwem nie jest wcale takie złe. Mijany neogotycki Church of Scotland otwarto w 1854 roku dla przebywającego tu szkockiego regimentu. Wjeżdżając na Governor Street, mijamy gibraltarskie budynki rządowe. Mieszczący się przy skrzyżowaniu Main Street i Convert Place pałac gubernatora pierwotnie był franciszkańskim klasztorem. W roku 1728 budynek został zaadaptowany na potrzeby rezydencjalne. Burzliwa przeszłość skalistego półwyspu spowodowała, że nie zachowało się do naszych czasów zbyt wiele budowli historycznych. Te, które pozostały, to głównie skaliste podziemia, stanowiska artyleryjskie, a także pozostałości warowni oraz fortyfikacji. Miejscem spotkań Gibraltarczyków oraz turystów jest plac kazamatów. Pierwotnie była tu plaża. Kazamate Square otaczają budynki ukończone w 1817 roku, które pierwotnie miały militarne przeznaczenie. Obecnie plac otaczają liczne sklepy, puby, bary oraz restauracje. Plac służy również do organizowania różnych wydarzeń kulturalnych oraz obchodów uroczystości państwowych. Main Street to ciągnąca się praktycznie przez całe miasto główna arteria Gibraltaru. Wzdłuż ulicy znajduje się spora ilość utrzymanych w typowym brytyjskim stylu pubów i barów z fish and chips oraz sklepy z alkoholem, sprzętem elektronicznym i perfumami, których bez słowa cena ma ponoć zachęcać do korzystnych zakupów. Ale nie na tyle jest atrakcyjna, aby zachęcić do szalonego shoppingu przybyszów z Polski. Tak jak przybyliśmy do Gibraltaru, tak też wracamy drogą stanowiącą część płyty tutejszego lotniska, będącą jedyną trasą łączącą brytyjską enklawę z hiszpańskim sąsiadem. Miejsce, do którego jedziemy, szczyci się historią, która ma ponad 3000 lat. Jest miejscem narodzin pieśni flamenco, spisano tutaj pierwszą hiszpańską konstytucję, a dziś uważa się, że jest to najbardziej uśmiechnięta miejscowość w Hiszpanii. Cadix, bo o nim mowa, sięga swymi korzeniami fenickiego pochodzenia. Jego historia rozpoczyna się w okolicach 1100 roku przed naszą erą. Uważany jest zatem za najstarsze miasto Hiszpanii. Conoce la gente, conoce el mundo. Drogi widzu, czy podobał się Tobie film?
uważasz, że poniesiony przeze mnie trud wart jest docenienia, chciałbyś wesprzeć mnie, ale nie wiesz, jak to uczynić? Jest na to sprawdzony sposób. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu PayPal i wpisując mój adres mailowy travelfan@wp.pl prześlesz według uznania swój tip. To proste. Ja już jestem w PayPal, a ty? Z góry dziękuję za każde wsparcie. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.